Cześć, nazywam się Edu Kretka i zapraszam Cię do oglądania moich filmów. Dzisiejszy odcinek jest o... tradycjach świątecznych. Boże Narodzenie to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Przypada zawsze na 25 i 6 grudnia. Wigilia zaś to uroczysta kolacja w gronie rodzinnym, która odbywa się w przeddzień świąt. 24 grudnia. Do świąt przygotowujemy się w czasie Adwentu. Trwa on 4 tygodnie i rozpoczyna się w ostatnią niedzielę listopada lub pierwszą niedzielę grudnia. Symbolem tego czasu jest wieniec adwentowy wykonany z gałązek świerkowych, w którym stoją 4 świece, każda na jeden tydzień Adwentu. Zapala się je kolejno w poszczególne niedziele. W pierwszym tygodniu pali się jedna, w drugim dwie, w trzecim trzy, a w czwartym cztery. Przypominają nam one, że święta są coraz bliżej. Każde dziecko wie, że najważniejszym drzewkiem w czasie Bożego Narodzenia jest choinka. Choć tradycja jej ubierania zaczęła się około 500 lat temu w Alzacji, to dziś nikt już sobie nie wyobraża świąt bez tego drzewka. Stało się ono symbolem świąt, bo jest wiecznie zielone. Choinka to inaczej świerk, jodła lub sosna. A czy wiesz, że zanim choinka trafi do naszych domów, musi rosnąć przez prawie 15 lat? W Polsce zaczęto ubierać choinki ponad 200 lat temu. Wcześniej wieszano pod sufitem ścięte czubki świerkowych drzewek, nazywane podłaźniczkami. Początkowo na gałązkach umieszczano świeczki, ale powodowały one liczne pożary. Jako ozdób używano też szyszek, jabłek, orzechów oraz ozdób wykonanych ze słomy i bibułek, tak zwanych pająków. A czym dekorujemy dzisiaj swoje choinki? Świętowanie Bożego Narodzenia zaczynamy od Wigilii. Na uroczystej kolacji zbiera się cała rodzina. Co powinno znajdować się na wigilijnym stole? Na Wigilię przygotowuje się 12 bezmięsnych potraw. Ich liczba wywodzi się ze zwyczaju podziękowania za to, co przyniósł nam rok. Na stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi, z pola, lasu, sadu i wody. W każdym regionie potrawy wigilijne trochę się różnią, ale prawie na każdym stole znajdziemy barszczyk z uszkami, śledzie, smażonego karpia, kapustę z grochem, kluski z makiem, pierogi z kapustą, kompot z suszonych owoców i kutię. Do stołów zasiadamy, kiedy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. Jej wypatrywanie powierza się dzieciom. Odnosi się to do gwiazdy betlejemskiej, którą zobaczyli trzej królowie – Kacper, Melchior i Baltazar. W grudniowe wieczory w Polsce jako pierwsze pojawiają się gwiazdy Capella i Vega. Następnie odbywa się wspólna modlitwa i czytanie fragmentu Ewangelii dotyczącego narodzin Jezusa. Później najstarszy członek rodziny rozpoczyna dzielenie się opłatkiem. Jest to zwyczaj znany tylko w Polsce i wraz z Polakami wędruje po całym świecie. Na stole stawia się dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa, bo w ten szczególny wieczór nikt nie powinien być sam. To także symbol pamięci o bliskich, którzy odeszli. Pod obrus wkłada się sianko, symbolizujące stajenkę, w której narodził się Jezus. Nad wejściem do domu wieszamy jemiołę, która sprowadza szczęście i bogactwo. A pod jej gałązkami można skraść od osoby bliskiej pocałunek. Zaraz po kolacji wigilijnej następuje jeden z najbardziej oczekiwanych momentów przez dzieci. Jest to rozpakowywanie gwiazdkowych prezentów ukrytych pod choinką. Zwyczaj ten różni się w zależności od regionu Polski. Do niektórych prezenty przynosi gwiazdor, do innych Mikołaj, gwiazdka, aniołek lub Jezusek. Święta odwiedzają nas także kolędnicy w przebraniu aniołów, Heroda, Tura z gwiazdą betlejemską, diabła oraz Józefa i Maryi. Chodzą od domu do domu, niosąc dobrą nowinę o narodzeniu Jezusa. W swoich kostiumach odgrywają sceny biblijne oraz śpiewają kolędy, a w zamian obdarowywani są słodkościami.
Jedną z najmilszych świątecznych tradycji jest śpiewanie kolęd, czyli pieśni o charakterze religijnym. Po wigilijnej wieczerzy siadamy przy choince i wspólnie kolędujemy, co sprawia, że jeszcze bardziej udziela nam się atmosfera świąt Bożego Narodzenia. W Polsce historia kolędowania jest bardzo długa i bogata. Niektóre źródła podają, że znanych jest ponad 1000 kolęd. Najstarsza zachowana polska kolęda to Zdrów bądź królu anielski. Najbardziej znaną kolędą na świecie jest Cicha Noc. Po raz pierwszy została zaśpiewana w 1818 roku, a więc ma już 202 lata. Ta niezwykła pieśń została przetłumaczona na ponad 300 języków. A teraz posłuchajcie historii o jej powstaniu. Nieśmiałe pukanie oderwało wikarego Józefa Mora od modlitwy. Przed drzwiami stał miejscowy handlarz węglem. Miałbym do księdza prośbę. Czy mógłby ksiądz ochrzcić mojego synka? Powiedział niepewnie. Oczywiście, odparł wikary. Przyjdźcie jutro rano. Czy mógłby ksiądz teraz? Dziecko jest maleńkie i słabe. W jego oczach było błaganie. I nie będę miał czym zapłacić. Westnął w desperacji węglarz. Nie szkodzi, odparł ksiądz i pokiwał głową ze zrozumieniem. Śnieg skrzypiał pod nogami, gdy ruszyli na skraj wioski do skromnej chaty, w której czekała matka z nowonarodzonym dzieciątkiem. Była blada i zmęczona, ale uśmiechając się promiennie, tuliła swojego malca. Zupełnie jakbym znalazł się w stajence w Betlejem, pomyślał wzruszony ksiądz. Po powrocie na plebanię nie mógł uwolnić się od tego obrazu. Słowa same cisnęły się pod pióro. Czuł, że musi tę scenę uwiecznić. Muzykę skomponował organista, nauczyciel śpiewu Franz Gruber. Tradycja mówi, że o północy zwierzęta zaczynają mówić ludzkim głosem. Można wtedy usłyszeć od nich zarówno skargi na złe traktowanie, jak i wyrazy miłości i przywiązania. O północy wierni zbierają się w świątyniach na mszy zwanej Pasterką. Jej nazwa nawiązuje do pasterzy, którzy jako pierwsi przybyli do małego Jezuska i oddali mu hołd. O tym, co wydarzyło się w stajence betlejemskiej, przypominają ustawione w kościołach i na placach miast szopki bożonarodzeniowe. Najsłynniejsze i najpiękniejsze szopki możemy zobaczyć w Krakowie, gdzie co roku organizowany jest konkurs szopek krakowskich. Pamiętaj, jaka Wigilia, taki kolejny rok. Aby zapewnić sobie dostatek i pomyślność na kolejne 12 miesięcy, w Wigilię trzeba spróbować wszystkich potraw ze stołu. Podobno łuska karpia, schowana głęboko w portfelu, gwarantuje bogactwo. Sianko wyjęte spod obrusa pokaże nam, co czeka nas w kolejnym roku. Źdźbło proste oznacza dobre życie. Pokrzywione – problemy i kłopoty. A teraz sprawdźmy, ile udało Ci się zapamiętać. Jak myślisz, ile potraw powinno znaleźć się na wigilijnym stole? 7? 12? A może 13? Dokładnie tak, 12! Zgodnie z tradycją, co wkładamy pod obrus leżący na wigilijnym stole? Sianko, opłatek czy prezent?
Masz rację, sianko. Jak nazywa się najsłynniejsza kolęda na świecie? Cicha noc, wśród nocnej ciszy, czy przybierzeli do Betlejem? Dobrze, cicha noc. Gdzie odbywa się najsłynniejszy konkurs szopek bożonarodzeniowych? W Warszawie, w Krakowie czy w Poznaniu? No pewnie, w Krakowie! To już wszystko na dzisiaj. Myślę, że jesteście już dobrze przygotowani do świąt. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Do zobaczenia!